Dzisiaj jest ten czas, kiedy Unia Europejska w sposób zdecydowany powinna powiedzieć tak tym państwom, które właśnie znajdują się w trudnej sytuacji, a których narody są zdeterminowane do tego, by stać się członkami wielkiej europejskiej wspólnoty gospodarczej, cywilizacyjnej. Tak jak zawsze podkreślaliśmy, to jest Europa i zawsze była w sensie kulturowym. Tutaj w Mołdawii, w Polsce, na Ukrainie czy w Gruzji to jest Europa. W sensie historycznym i w sensie geograficznym chcielibyśmy, żeby była to także Unia Europejska w sensie politycznym. Wobec tego, co stało się na Ukrainie, wobec bezprecedensowej rosyjskiej agresji na to wolne, niepodległe, suwerenne państwo, wobec postępującej okupacji ziem Ukrainy, wobec kryzysu, jaki jest z tym związany, także kryzysu bezpieczeństwa dla nas, ale i dla całej Europy, a można powiedzieć, że i dla świata. Potrzebna jest nowa koncepcja NATO. Uważam, że obecność natowska w naszych krajach powinna zmienić swój profil. Powinna przestać być enhanced forward presence, powinna przestać być tailored forward presence, powinna stać się defense forward presence, czyli obronną, stałą obecnością sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszej ziemi.